A nie mówiłem, że zima jeszcze wróci, że to wszystko to takie zdradliwe na chwilę obecną zachowania pogody, czyli te ciepełko, które mamy, duże plusy i po czym nagłe zmiany temperatur. No, mamy właściwie dopiero połowę, ponad połowę stycznia. Na ostatnim filmie mówiłem o tym, że mamy jeszcze, przed nami jeszcze luty i długo nie trzeba było czekać, a upłynęło raptem 2-3 dni i dzisiejszej nocy wskaźniki temperatury pokazały nam minusowe spadki, nagłe spadki już wczoraj o godzinie 20. Tutaj dokładnie w tym miejscu było minus 3, trzymało tak do rana, około pierwszej w nocy był najniższy taki spadek, później już troszeczkę ta temperatura się podwyższała i o godzinie 7 rano było 0. Dzisiejszy taki krótki odcineczek będzie o naszej Julce Roztracie w gruncie. Julka Roztrata w gruncie, jedna, którą mamy na chwilę obecną. Jedną mieliśmy, ale w zeszłym sezonie podjadły nam szkodniki, korzenie i po prostu straciła się, tak? Zrobiły sobie od spodu gniazdo w korzeniu, w pniu. I znaczy korzeń zjadły, a w pniu sobie zrobiły gniazdo szkodniki, także tej jednej nie mamy. Natomiast ta Julka, jak sami widzicie, no wilgotność jest bardzo duża, tak? Pomimo plusowych temperatur wilgotność jest super duża na zewnątrz, ale nie widać, żeby atakował ją jakiś grzyb bądź te szkodniki, które przy tej plusowej temperaturze mogłyby wpłynąć na to, żeby coś się zaczęło dziać. Bo dużo osób też pyta w wiadomościach prywatnych, pisząc poprzez Facebooka, poprzez Messengera, pomimo sezonu niezbyt takiego ciężkiego, to jest jednak dużo pytań i chciałem dzisiaj pokazać naszą Julkę Roztratę, której jakoś uwagi nie poświęcałem za bardzo, ale jak wspominałem w jednym z odcinków na początku sezonu zimowego, w podsumowaniu takim rocznym, że jednak ogród w tym roku żył sobie swoim życiem, sam sobie tak żył i tak to czasami jest chyba też najlepiej. Jak widzicie, mamy zwyczajny daszek. Ta nasza konstrukcja to jest też taka robiona na szybko. Jak wspominałem, na okres zimy tutaj nie musimy mieć nie wiadomo jakich kombinacji. Najprostsze rozwiązania bardzo często się okazują najlepszymi. Czyli jakieś tam cztery kawałki, mogą być cztery słupki drewniane. My akurat mamy takie kształtowniki, mieliśmy, to zrobiliśmy sobie z takich kształtowników stopki z odpadu poliwęglanowego, no spory odpad, nie? No ale tak, po wymierzeniu gdzieś tam kiedyś tam został taki kawałek, zrobiliśmy z tego daszek i pod takim daszkiem Julka Roztrata odporna na bardzo niskie temperatury. Wiadomo, że w miejscach w Polsce, w innych miejscach temperatury spadają do minus 20 i są takie Julki Roztraty, które takie niższe temperatury śmiało przeżywają w naszych warunkach, pod warunkiem oczywiście, że będą miały sucho. Jednym z takich warunków jest daszek, tak? Jest daszek. Nie musimy ich zawijać, ogrzewać, dlatego że będą jakoś tam bardziej podatne na złapanie grzyba chociażby, ale taki najzwyklejszy daszek, który pozwoli fajnie przezimować, nie będą narażone na taką bezpośrednią na przykład ingerencję deszczu albo czy też śniegu, który gdzieś tam się w nich później roztopi. No zobaczcie, mocny, konkretny środek, liście, ani kawałeczka jakiegoś tam grzyba, nic, po prostu nie dzieje się nic. To jest, o czym to świadczy? To świadczy o tym, żeby zachęcić Was do uprawy takich właśnie juk. No tak, kolejnymi takimi roślinami też są agawy, które oczywiście w momencie, jeżeli ta gleba będzie dobrze zdrenowana, bardzo fajnie jest, jeżeli umiejscowienie takich roślin jest na jakimś wzniesieniu,
no to to już jest rewelacja, tak? Bo wtedy wystarczy delikatny drenaż. Wiadomo, że ta woda się nie będzie zbierała, a to są rośliny bardzo mocno odporne na suszę. W sezonie letnim też nie potrzebujemy super jakiejś wilgotności, super deszczu, super podlewania. Oczywiście deszcz to jest inna kolej rzeczy, taka naturalna, a warto wspomnieć, że miejsca, z których takie tego typu rośliny pochodzą, to są miejsca z reguły bardzo suche, miejsca, gdzie deszcz dosłownie jest jak na życzenie. Nie wiem, chyba źle to powiedziałem. Po prostu no, trzeba się bardzo mocno postarać. Bardzo mocno czasami chcieć chyba, żeby spadł deszcz. Bo w takich miejscach nie zawsze te opady są jakieś regularne. Mówię tu o miejscach, skąd pochodzą takie kijówki. No wiadomo, że my bardzo często, jeżeli podróżujemy gdzieś tam, urlopy spędzamy za granicą, to w krajach śródziemnomorskich możemy też spotkać, tak? Ale najczęściej pochodzeniem takich roślin i też importem są gdzieś tam południowe okolice Stanów Zjednoczonych, Meksyk, w Stanach Arizona i tak dalej, oczywiście w każdych suchych miejscach możemy to spotkać. Ja tutaj wymienię tylko kilka takich miejsc, jakąś taką jak gdyby podstawę i ogólną informację, która wszystkim wystarczy. Ktoś będzie chciał się bardziej może zagłębić w takie rośliny. Myślę, że to też nie jest jakoś tam super konieczne. Tak jak mówię, chcąc mieć taką roślinę, która na lato daje nam super efekt na ogrodzie, wystarczy mieć właśnie juki, różnego rodzaju rostraty, rygidy, trawy drzewiaste, zapewnić im na zimę sucho i będzie wszystko ok. Juki to juki, jak widzicie, one do siebie są bardzo podobne. Tu mamy filamentozę i te akurat nie są wymagające, dlatego że wiele osób ma takie na ogrodzie u siebie. Są juki, które w ogrodach mamy od zawsze. Widzicie? Także nawet czy są to takie zwykłe juki, czy też juk inne, to robią fajny efekt na naszym ogrodzie. No teraz tego efektu nie będzie, dlatego że jak widzicie, mamy zgniliznę na zewnątrz. Także jeszcze raz, pokrótce wracając do naszej juki rostraty na ogrodzie. Kondycja bardzo dobra. Śniegi, zgnilizna, wilgotność panująca obecnie. Nie zagraża jej, nie dzieje się nic. Jak widać, jest super, polecam na ogrody. Takie też juki będzie można dostać u nas, takie większe, bardzo wiele rozmiarów, już w sezonie 2023. Także zapraszamy do tego, żeby każdy taką jukę miał do zakupów. I efekt jest naprawdę wow. Można takie juki też trzymać w donicy, jak widzieliście, które na podjeździe mieliśmy w sezonie letnim. Stoją sobie cały sezon w donicy, na zimę są chowane po prostu tylko do pomieszczenia, gdzie na nie nie pada, do totalnie nieogrzewanego pomieszczenia. I to wystarczy dla takiej juki. To by było na tyle w takiej krótkiej wstawce. Pamiętajcie, zima się jeszcze nie skończyła, przed nami luty, także nie ma co szaleć z odkrywaniem roślin. U nas mimo wszystko budy sobie stoją, nie są dogrzewane na chwilę obecną, no bo nie ma takiej potrzeby, ale przygotowanym i czujnym trzeba być. Także to by było na tyle, jeśli chodzi akurat o jukę rostratę. Do następnego, pozdrawiam, miłego dnia, hej!